Cześć! Witajcie w moim nowym filmie, w którym chcę podzielić się z Wami niesamowitą okazją do wygrania fantastycznych nagród i jednocześnie pomóc mi w rozwoju mojego kanału. Otóż Roller Queen organizuje konkurs, w którym do wygrania są nie tylko cenne nagrody, ale także szansa na promocję Waszych kanałów i treści. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie poniżej, więc zachęcam do kliknięcia w linki i zapoznania się z regulaminem konkursu. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć mój kanał i pomóc mi w dalszym rozwoju, to zapraszam do skorzystania z mojego reflinka, który również znajdziecie w opisie. Dzięki temu nie tylko pomożecie mi, ale również sami skorzystacie z niezwykłych okazji i promocji. Więcej informacji znajdziecie w opisie poniżej. Siema, to znowu ja. Kolejny odcinek z Rollercoina, dlatego że coś tutaj się wydarzyło, mianowicie nowy event. Wszedł tutaj bezpośrednio od tego, od razu zacznę. Więc tutaj macie wybrać stronę w mem Coin Battle, co nie? Polega to na tym, że musicie zagłosować hashtag Pepe or hashtag Shiba w swoich socjalach i kupić RLT używając tego. Czyli stawiacie screena tego, jak coś kupujecie na Twittera i wtedy dajecie hashtag Shiba, znaczy dolar Shiba albo dolar Pepe, hashtag Pepe albo hashtag Shiba i wtedy macie szansę na wygranie 15 zwycięzców każdego tygodnia. Pierwszy zaczyna się od 8 maja do 14. To jest runda pierwsza, to jest runda druga, to jest runda trzecia. Takie koparki są do wygrania, proszę, w pierwszym tygodniu. To jest bonus, każdy ma szansę. Każdy ma szansę. To jest specjalna koparka dla gracza, który najwięcej wpłaci siana, co nie? A więc jak to zrobić? Musicie kliknąć Start Now. Kiedy was zaloguję do tej strony, macie tak, zafollowować Rollercoina na Twitterze, join Pepe Army, join Shiba Army, like a post on Twitter, like a post on Twitter. I tutaj możecie zaprosić swoich znajomych, żeby dostawać również dla nich punkty. Ja link do tej ankiety dam w opisie, żeby każdy z was mógł sobie to zrobić i załapać szansę na wygranie danej koparki. Tutaj mamy też MotoGenki Event, czy jak zwykle kraftujecie sobie fajne kopareczki w tanich cenach. A poza tym to nic się tutaj w sumie nie zmieniło. Ja sobie dalej tutaj grinduję, robię zadanka. Cały czas do przodu kopareczki się farmią. Więc to na tyle z tego odcinka. Wszystko to chciałem wam przekazać. Trzymajcie się, zarabiajcie dalej.